Jest mi też trudno mówić z tego powodu, że nie miałem okazji w swoim życiu mieć częstych kontaktów z profesorem z racji na mój wiek, ale czerpać z jego ogromnego dorobku. Bo to, że dzisiaj chwalimy się, mówiąc o polskim samobójstwie w kategoriach sukcesu, to niewątpliwie wielkie dzieło profesora Wieniączka. Wyrazem tego niech będzie pytanie na jednej z konferencji mówiącej o dorobku polskiego rolnictwa, o dzisiejszej pozycji sektora gospodarki żywnościowej, notabene, w której wspólnie z panem ministrem Stanisławem Kalemem w Poznaniu uczestniczyliśmy. Pytanie, które zadała dziennikarka rosyjska, nie pytając o to, czy jest to sukces, tylko mówiąc, jakie jest podłoże tego sukcesu, jak my to w Polsce robimy i jakie były roszczenia tego sukcesu. Pytała się później, czy może było ochrona, czy to może ogrody przyklasztorowe były początkiem polskiego sadownictwa. Powiedziałem wówczas w krótkim wystąpieniu, że to nie ten początek. To profesor Szczepan Aleksander Pieniążek, ten wielki wizjoner, jak się był przedstawiany, twórca wielkiej potęgi naukowej polskiego ogrodnictwa, doprowadził do tego, że dzisiaj możemy mówić o naszym ogrodnictwie w kategoriach sukcesu. Zastanawiamy się, co rzeczywiście było, czym się kierował profesor, jaką miał wizję, jaką realizował, że osiągnął to, czego się udało im. Jedną z przyczyn jest pewnie to, że profesor miał święty kontakt z praktyką. Profesor nie był, jak często się zdarza, uczonym czy naukowcem, który stworzył jakąś teorię i później udowadniał. Profesor miał doskonale transferować osiągnięcia nauki do praktyki, a nad nim się zastanawiał, czy nie było odwrotnie. Czy profesor, nie obserwując praktyki, dostosował nauki i kierował badaniami po to, aby tą praktykę wesprzeć. Mówiliśmy tu już dzisiaj wielokrotnie, że profesor żył w trudnych czasach. W czasach, kiedy nasza suwerenność była dosyć ograniczona, kiedy byliśmy za żelazną kurtyną, widząc to, próbował swoimi metodami, bardzo dyplomatycznymi metodami, tchnąć polskie sadownictwo nowoczesność, pokazując wzory zachodnioeuropejskie. Zresztą znał sadownictwo na całym świecie, w licznych podróżach. Znał także sadownictwo naszego wschodniego wielkiego kraju. I mimo, że te trudne czasy były czasami, kiedy nie wspierało się prywatnej inicjatywy, kiedy raczej kierunek był taki, że trzeba tworzyć gospodarstwa duże, kolektywne, nawet państwowe gospodarstwa rolne, to profesor mimo zorganizowania, jak gdyby na wzór tych zakładów kilkunastu stacji badawczych w Polsce, opracował model polskiego sadownictwa, który nie był modelem państwowego sadownictwa, tylko stał się modelem chłopskiego, prywatnego, polskiego sadownictwa. Być może to doświadczenie, że pochodził z rodziny chłopskiej, rodziny rolniczej, mimo tych trudnych jeszcze raz po okresie czasu, ugruntował w nim taką postawę. Za to także profesorowi jesteśmy wdzięczni. To także było przyczyną dzisiejszych sukcesów naszego sadownictwa. Zastanawiamy się także, jak to się stało, że profesor miał tak wielu wspaniałych naśladowców. W gronie kadry Instytutu, ale także w gronie praktyków sadowników, których dzisiaj na sali widzieliśmy. I którzy jak profesor Mika zabierali głos mówiąc o jego wspaniałej osobie. Profesor był, bo można powiedzieć, niestandardowy profesor. On potrafił, znam to z opowieści rodziców, znajomych, on potrafił przyjechać na grójecką, warecką, skierniewicką wieś, zatrzymać samochód, wyjść do gospodarstwa, zobaczyć, jak ten sad wygląda, jego problemy osoby. Wysłuchać tych jego problemów i później starać się pomóc. Profesor oprócz tych kontaktów, które umożliwiały wyjazd wielu naukowcom za żelazną kurtynę, w czasach, kiedy nie było w zasadzie wolnego rynku, propagował ten wolny rynek. Bo dzisiaj mówiąc o sukcesach sadownictwa, trzeba wiedzieć o tym, że my regułą wolnego rynku byliśmy poddani rządami. Polscy sadownicy swoich gospodarstwa od początku musieli osiągać zyski, musieli osiągać dochody, bo to bym znał prosperować. Jak poczytamy wstęp do największego dzieła profesora pracy sadownictwa, to widzimy taki cytat, gdzie profesor mówi, że gospodarstwo przede wszystkim musi zarabiać pieniądze, musi przynosić dochód. Tego nas profesor uczył, naszego rozwoju, naszej wiary. Profesor był synonimem dobrobytu polskiego sadownictwa przez tych kilkadziesiąt lat, kiedy pracował, kiedy w nim funkcjonował, ale myślę, że także w czasach nam współczesnych. Wiele dziesiątków, nie chcę powiedzieć tysięcy, ale chyba to byłoby bardziej adekwatne, polskich rodzin sadowniczych, swój sukces, swój dobry stan posiadania, można powiedzieć swoje bogactwo zawdzięczać jego dobrobytowi.
doświadczalny. Szczególnie pamiętam jeden z najbardziej doświadczalnych w Nowej Wsi, gdzie w zimę, przy trzaskającym mrozie, wielu przysłuchaczy przyszło po to, aby usłyszeć, zobaczyć profesora, że wszystkie drzwi i okna były otwarte, bo każdy chciał chociaż cokolwiek usłyszeć, cokolwiek zobaczyć, czy nie ma profesora. Tak szanowaliśmy, tak szanujemy do dzisiaj tej stałej propozycji. Ten wolny rynek, który w formie spółdzielczości funkcjonował, którego profesor też był operatorem i tej spółdzielczości również, to także podłoże sukcesu dzisiejszych grup organizacji producenckich, tych sukcesów handlowych, tego pierwszego miejsca w zakresie eksportu jabłek i innych owoców na świecie. Profesor Nika mówił, wydając kilka anegdot ze swoich relacji współpracy z profesorem, i w tym momencie przypomina się jedna anegdota, można by powiedzieć fakt, niektórzy mówią fakt autentyczny, zdarzenie, które miało miejsce w powiecie królewskim, które wówczas sprężyło bardzo szeroko. Była msza Suma, czyli około południa. Tak było kiedyś, tak jest dzisiaj. Sadownicy przed kościołem i często rozmawiają o sytuacji na rynku. Czy jest drożej, czy jest taniej, czy będzie lepiej, czy będzie gorzej, jakie są ceny, co można osiągnąć, co można uzyskać. To był dzień, kiedy rano w jakiejś audycji telewizyjnej był profesor Pieniążny. Mówił o przyszłości sadownictwa, o aktualnej sytuacji na rynku. Sadownicy, będąc w kościele, rozmawiają w czasie mszy. Przychodzi ten szczególny moment w czasie mszy świętej. Jeden się drugiego pyta, słuchaj, podobno byłeś na rynku do Wrocławiu czy w Katowicach, jaka tam jest sytuacja na rynku? A podobno Pieniążny dzisiaj coś o tym mówi w telewizji. A on mówi, jest podniesienie. Będę drugi, jak usłyszał, że jest słowo podniesienie, tyle już kościele go nie było. Czyli ruszył do swojego samochodu, ruszył w teren, zamiast to jakby uzyskać wyższą cenę. To był słowo Pieniążny, na przykład dla mnie, pierwsze zetknięcie z tym słowem, z tym nazwiskiem, to było pytanie, czy to jest rzeczywiście nazwisko profesora, czy może to jest pseudonim profesora. Bo Pieniążny, wówczasne sadownictwo, to było prawie że to samo. Czyli zarabiał się pieniądze, to dobrze produkował, zarabiał pieniądze. I anegdot o profesorze Pieniążny, jego nazwisko było cała masa. Z racji ważności dzisiejszego wydarzenia nie będę opowiadał, ale chcę powiedzieć, że dla mnie było to tożsame. Chciałem też powiedzieć o tym, że profesor Pieniążek dla nas sadowników, czy dla ich dzieci w tamtym czasie był, no, szukam właściwego słowa, aby to określić, to było coś więcej niż autorytet, to było coś więcej niż uczony. To po prostu, to nie chcę użyć tego słowa, ale to poprawił. My wszystko robiliśmy, co profesor kazał, wszystko robiliśmy, co profesor mówił. Każdy z nas chciał chociaż na chwilę dotknąć z młodych ludzi i mieć kontakt z profesorem. Ja sam w ogóle przypominam sobie takie zdarzenie, gdzie starsi pewnie pamiętają czasy, kiedy eksportowaliśmy jabłka do naszego wielkiego brata. Odbywało się w taki sposób, że swoimi samochodami ciężarowymi ciągnikami z przyczepami przyjeżdżaliśmy na stację kolejową, na ramę kolejową i tam załadowaliśmy te jabłka na dole. Transport z rynku transportu kolejowego. Był taki czas, że na któryś z tych załadunków przyjechał profesor. W ramach jednej ze swoich wizyt, o której mówiłem wcześniej. Chciał zobaczyć, jak to praktycznie wygląda. Chciał też zobaczyć, pewnie jak przyjechał. A ten załadunek odbywał się tak, że podjeżdżało się samochodem, ładowało się te jabłka na wagon. I z reguły jakiś młody chłopak, wtedy ja takim byłem, ja byłem synem załadunka, stanąłem na tym wagonie i czekałem, aby odpowiednią skrzynkę podać do kontroli inspektorom CIS-u, Centralnego Inspektora Standaryzacji. Podałem ten wagon. To jak ta partia była zaakceptowana do syna. Ale jak usłyszeliśmy wszyscy, że przyjechał profesor Pieniążny, to nie tylko sadownicy, nasi rodzice, wszystko rzucili w poszli popatrzeć i posłuchać profesora, ale również my. Ale w tym czasie komisja pracowała. Komisja niestety ale wzięła do kontroli nie te skrzynki z jabłkami, które były dla niej przygotowane, tylko te skrzynki, które faktycznie wyglądały tak, jak wyglądały. No i mój pierwszy kontakt fizyczny z profesorem był taki, że kontakt skórny z mojego ojca, który no, cieszył się co prawda, że miałem okazję spotkać profesora, ale był zaskoczony, bo z tymi jabłkami później był problem. Chcę mówić o tym autorytecie profesora, który, jeszcze raz to podkreślę, mając świetny kontakt z sadownikami, stworzył doskonałą bazę do przyszłych sukcesów polskiego sadownictwa. Bo jakbyśmy dzisiaj popatrzyli na kraje, które ówcześnie
podobne do Komisji Sadownicza, co z nimi stało się dzisiaj, to wygraliśmy tą rywalizację. Dzięki temu, że mieliśmy takiego, między innymi takiego profesora Wieniączka, który przygotował, wykształcił kadrę, która w kolejnych latach, w kolejnych pokoleniach przygotowuje nas do prowadzenia międzynarodowej dzisiaj konkurencji. W jaki sposób możemy dzisiaj wyrazić wdzięczność profesorowi? Bo raczej taki charakter powinno i ma mieć moje wystąpienie. W różny sposób staramy się to robić, chociażby przypominając je klasowe, chociażby odwiedzając je kulturę, chociażby przekazując młodym sadownikom wiedzę i dorobek życia profesora Pieniążka. Możemy też w sposób bardziej materialny. I chcemy, aby obok tych wielkich pomników w postaci drzew, hektarów sadu, ale także tych materialnych pomników, jak te, które są z Kierwienicami. W centrum, w kolebce polskiego sadownictwa, jakim jest powiat turiecki, ziemia turiecka, jakim jest gmina Belcy Dużej, postawić profesorowi pomnik. I czekamy na dobrą okazję, jaką będzie rewitalizacja centrum tej miejscowości. Chcemy, aby profesor, spoglądając w Belsku na przejeżdżających sadowników, czy przejeżdżających tiry z jabłkami, na przejeżdżających tych, którzy nas nawiedzali, mógł patrzeć na dorobek swojego życia, wielki dorobek swojego życia. 3,5 miliona ton jabłek. Proszę zauważyć, gdzie my poszliśmy, gdzie my zeszliśmy. Ale też myślimy, w jaki sposób inny odwdzięczyć się profesorowi. Ale ponieważ profesor był osobą nadzwyczaj stroną, wszyscy tu dzisiaj podkreślamy, to myślę, że po pierwsze, naszym wyrazem wdzięczności będzie to słowo dziękuję, które dla wielu jest najbardziej wartościowe. I to na ręce córki pana profesora mówię. Dziękujemy za wielki dorobek profesora Szczepana Pieniążka, za te wspaniałe podstawy, które stworzył dla naszej dzisiejszej egzystencji. Ale też chcielibyśmy, aby naszym słowem dziękuję było też to, co dzisiaj robimy na rzecz tego sadownictwa i na rzecz jego przyszłości. I myślę, że będę wyrazicielem bardzo dużej grupy osób siedzących dzisiaj na tej sali. Bo to są ci, którzy znali profesora, to są jego wychowankowie, to są ci, którzy wdrażali w życie jego dorobek, to są ci, którzy dzisiaj zajmują się tym sadownictwem, dbają o jego postawę prawną, ekonomiczną, którzy prowadzą produkcję sadowniczą. Myślę, że dobrze by było, aby też padło takie słowo, że obiecujemy, że dzieło pana profesora rozpoczęte kilkadziesiąt lat temu wspólnie będziemy kontynuowali. Będziemy się starali, aby to polskie sadownictwo, tak jak chciał profesor, było ukierunkowane na konsumenta, na wolny rynek, aby przynosiło satysfakcję tym, którzy kupują od nas te owoce, ale nade wszystko tym, którzy je produkują. Jeszcze raz gorąco dziękuję za to, że miałem możliwość w imieniu polskich sadownictw skierować do państwa kilka słów i obiecuję swoim imieniu, swoim